Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk długą listę swoich wydawnictw powiększyło o pozycję dość niezwykłą, mądrą i ważną. Sami autorzy, profesor Stanisław Chodorowicz i doktor habilitowany Maciej Chodorowicz, nie ukrywają, że zbiór 22 esejów o wolności jest lekturą trudną, ale też ciekawą. Promocja tego najnowszego wydawnictwa PTPN-u z szatą graficzną projektowaną przez Marcina Ozorowskiego, ilustrowanego wizyjnymi i symbolicznymi rycinami Albrechta Dürera i Gustava Doré, odbyła się w ratuszu. Rozmowę z autorami prowadziła profesor Anna Mlekodaj. Muzyczny klimat tworzył bukowiański zespół ŻOS pod wodzą Bartłomieja Koszarka. Spotkanie odbyło się pod patronatem PTPN-u i burmistrza Nowego Targu. Eseistyczne rozważania naukowców, ojca i syna, powstawały i dojrzewały przez kilka lat. Zaletą ich zbioru jest to, że ciekawy i oryginalny będzie każdy rozdział, w którym otworzymy książkę. Trudność polega natomiast na tym, że wiele osób dojdzie do pełniejszego zrozumienia tekstu dopiero po kilkakrotnym jego przeczytaniu. Lektura esejów jest więc też intelektualnym wyzwaniem. Ksiądz profesor Tischner napisał tak. Spory o istotę wolności, które rozgrywają się w nowożytnej filozofii od czasów Kartezjusza, były czymś więcej niż sporami o samą wolność. Obok prawdy, wolność jest tą drugą wartością, którą chrześcijański personalizm uważa za nieodzowną dla istnienia człowieczeństwa i jego rozwoju w człowieku. Tak jak prawda jest dla człowieka kluczem do świata, tak wolność jest kluczem, który otwiera drogę wokół człowieka. O powadze, z jaką przedstawiciele bynajmniej niehumanistycznych dziedzin nauki traktowali kolejne tematy, świadczą zarówno logiczna dyscyplina poszczególnych wywodów, jak i bogata bibliografia umieszczona przy każdym z rozdziałów. Bibliografia właśnie wskazuje, że do interesujących przemyśleń inspirowały naukowców zarówno natchnione księgi prorocze, pisma świętego Jana Pawła II, jak też dzieła filozofów, kulturoznawców, luminarzy nauk ścisłych. Bardzo ważną rolę spełniła tu empiryczna wiedza specjalistów w dziedzinach chemii, biochemii, fizyki, krystalografii, fizyki kwantowej i oczywiście teoria atomistyczna. Materia zatem obszerna, interesująca i wymagająca. I nie ma człowieka, który by nie poczuł, co dzieje się z wolnością, a czuje to szczególnie w takich okolicznościach, jakich Kochanowski docenił zdrowie, a Mickiewicz Litwę, ojczyznę swoją, jako że ten tylko się dowie, ile kosztujesz, aż się zepsujesz, albo kto cię stracił. Panowie profesorowie wyodrębnili wolność jako zjawisko, które daje się opisać w kategoriach techniczno-fizyczno-przyrodniczych, czy tak? Pojęcia zdają się kryć tajemnicę dotyczącą związku człowieka i świata. W ujęciu klasycznej filozofii pokazywały to, co zarazem źródłowe i uniwersalne. Pojęcia są obecnie przedmiotem badań, tak samo jak odruchy, emocje czy mechanizmy percepcji. Napisał to jeden ze współczesnych filozofów chrześcijańskich. W tym też nurcie sytuują się rozważania profesorów Chodorowiczów. Te zagadki związane z krystalografią stały się powodem do tego, żeby zadać sobie pytanie, czy pomiędzy światem materialnym a światem duchowym. Wyrosłym na świecie materialnym. Wyrosłym na świecie, w którym obowiązują ścisłe prawa. Prawa chemiczne, fizyczne, biologiczne. Czy jest jakaś relacja, czy tej relacji nie ma? Co jest ewentualnie tym łącznikiem pomiędzy tymi dwoma światami, ale także światami w obrębie świata materialnego, na przykład materii nieożywionej i materii ożywionej, organizmów żywych. I otóż próbą odpowiedzi na to pytanie jest refleksja o wolności. I zauważyliśmy, że wolność, a właściwie jej wzrost, jest prawem natury. Wpis
wpisanym w istotę świata, w istotę rzeczywistości, jest prawem, najbardziej elementarnym prawem. Ponieważ wolność jest także wolnością wyboru, a wybór wiąże się z realizacją, realizacja nie jest niczym innym niż użyciem energii w czasie, a więc wartością fizyczną o określonych parametrach. Pytany o jednostkę tak pojmowanej wolności, profesor Stanisław Chodorowicz zaproponował na przykład kaloriosekundę. Wtedy dowcipem błysnął Bartek Koszarek, sugerując mierzenie jej w chodorach. A dowodów na fizyczność pojęcia, zdawałoby się abstrakcyjnego, daleko szukać nie trzeba. Z ambitnym poziomem dyskusji w ratuszu współgrał repertuar żozu, który wykonywał utwory bukowiańskich poetów. O orlich lotach, o ślebodzie, o marzeniach, o górskich szczytach, o urodzie natury i podziwie dla mądrości stwórcy. Hej ty orle, królu ptoków, ojcy zmianych herbie, kiedy ja tak mógł wysoko podskoczyć do ciebie i pofurgać razem z tobą jak pod niebem chmurka, wytargać z twojego skrzydła za kapelusz piórko i nosić go życie całe, nosić zawdy chyrnie, żebyś ptoku mój herbowy bywał ino przy mnie, żebyś toczył górne kręgi dumnie i wysoko, żebyś czuwał nad narodem nie spuszczał złota, żebyś orlom nie potracił, kiedy tak być chciało. A rozbijałeś stada kruków, co chcą dziubać polskie ciało.